Dziś będzie o sławach, aktorach, prezenterach i te podobne zajmujących się muzyką. Zapraszam. Paweł Małaszyński, polski aktor teatralny i filmowy oraz piosenkarz 28 października 2003 roku debiutował podwójną rolą w Sługach dwóch panów Karla Goldoniego w reżyserii Waldemara Matuszewskiego w teatrze Kwadrat. Na dużym ekranie zadebiutował rolą Marcina Kruka w filmie Świadek Koronny. Wystąpił także m.in. w Magdzie M., Oficerze, Oficerach, Twarzu w Twarz, Katyniu i Skrzydlatych Świniach. W 2008 roku miał pobiec w sztafecie olimpijskiej niosącej do Pekinu płomień, od którego w dniu otwarcia Igrzysk Olimpijskich zapłonął znicz olimpijski. W 2004 roku założył zespół Cochise, w którym jest wokalistą i autorem tekstów. Wspólnie z zespołem nagrał 3 płyty, w tym 2 albumy studyjne oraz 1 mini-album. Cochise to grupa wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową, będącą oryginalnym połączeniem rocka, grunge'u i metalu. Powstała w 2004 roku w Białymstoku. Wśród najciekawszych wydarzeń koncertowych, w których uczestniczył Cochise, można wymienić udział w przystanku Woodstock, Seven Festival, Cieszanów Rock Festival czy Impact Festival z legendarną formacją Black Sabbath u boku. Arkadiusz Jakubik, polski aktor, reżyser i scenarzysta teatralny, a także piosenkarz i wokalista, czterokrotny laureat Orła w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. Zadebiutował na scenie operetki warszawskiej 13 listopada 1993 roku w roli Piera w musicalu Piaf. Jest wokalistą rock'n'rollowej grupy muzycznej Dr. Misio. W styczniu 2013 roku grupa za pośrednictwem serwisu YouTube opublikowała pierwszy teledysk do utworu Młodzi, wyreżyserowany przez Wojciecha Smarzowskiego. 31 lipca 2014 roku zespół wystąpił podczas 20. edycji przystanku Woodstock w Kostrzynie nad Odrą. 21 października tego samego roku ukazał się drugi album studyjny grupy zatytułowany Pogo. Za starym pytaniem, pogo, 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 za starym pytaniem, pogo, 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 za starym pytaniem. Johnny Depp, amerykański aktor filmowy, reżyser i muzyk, był 3-krotnie nominowany do Oscara. Jest znany z regularnej współpracy z reżyserem Timem Burtonem. Burton i Depp współpracowali dotychczas przy 8 filmach: Edward Nożycoręki, Ed Wood, Jeździec bez głowy, Charlie, Fabryka czekolady, Gnijąca panna młoda, Sweeney Todd, Demoniczny golibrota z Fleet Street, Alicja w Krainie Czarów oraz Mroczne cienie. 2-krotnie wziął udział w nagraniach z brytyjskim zespołem rockowym Oasis. Zagrał na gitarze w utworze Fading Out, który znalazł się na wydanym w 1997 roku albumie Be Here Now. Wziął udział również w nagraniu covera You're So Wayne Carly Simon na album Merlina Mansona Born Willain. W 2015 roku wraz z Alice'em Cooperem i Joe'em Perrym współtworzył formację Hollywood Vampires. Zespół jest naprawdę dobry, a całkiem niedawno mieli okazję wystąpić w Polsce. Radosław Majdan, polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza, reprezentant Polski, wychowanek i wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin, działacz piłkarski, trener bramkarzy i komentator sportowy, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, model i osobowość medialna. W Polsce grał dla Pogoni Szczecin, Wisły Kraków i Polonii Warszawa. Karierę sportową zakończył w maju 2010 roku, po czym został rzecznikiem klubu Polonia Warszawa. Grał w reprezentacji Polski w piłce nożnej plażowej. W latach 2012-2014 był gitarzystą zespołu rockowego The Trash, który był słaby. 25 maja 2013 roku zadebiutowali utworem Na Niby. W 2014 roku zawiesili działalność. Hej ty, nie zatrzepiaj mnie, padłem tylko... Chris Jericho, kanadyjski wrestler, muzyk, pisarz i biznesmen, pomimo ciągle trwającego kontraktu z WWE, występuje w Japońskiej Federacji Wrestlingu. Występował również dla Extreme Championship Wrestling oraz wielu promocji w Kanadzie, Niemczech, Japonii oraz Meksyku. Poza wrestlingiem w 1999 roku Jericho stał się głównym wokalistą zespołu muzycznego Fozzy. Ich debiutancki album z 2000 roku zawiera nowo zinterpretowane hity. Jericho był ponadto konferencjerem podczas rozdania branżowych nagród muzycznych Metal Hammer Golden Gods Awards oraz Revolver Gold
Golden Gods Awards. David Hasselhoff, amerykański aktor telewizyjny i filmowy, piosenkarz niemieckiego pochodzenia, najczęściej kojarzony z rolami w serialach Nieustraszony i Słoneczny Patrol. Wielu Niemców kojarzy Hasselhoffa z wyśpiewanym w 1989 roku na berlińskim murze hymnem na rzecz wolności Looking for Freedom, który tygodniami utrzymywał się w Niemczech na listach przebojów. W 1985 roku rozpoczął karierę muzyczną, nagrał debiutancką płytę Night Rocker i wyruszył w trasę koncertową. Wylansował potem takie przeboje jak Looking for Freedom i Crazy for You, które pochodziły z jego kolejnych nagranych albumów i cieszyły się największym powodzeniem w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. David Duchowny, amerykański aktor filmowy i telewizyjny, reżyser, scenarzysta, producent i wokalista pochodzenia żydowsko-szkockiego, znany głównie ze seriali z archiwum XC Californication. W maju 2015 roku rozpoczął karierę jako piosenkarz folkowy. Jego debiut płytowy nosi tytuł Hell or High Water. Znalazło się na nim 12 utworów utrzymanych w klimatach folku i rocka. Don't so good, Hugh Laurie, brytyjski aktor, scenarzysta filmowy, piosenkarz i muzyk. Laurie jest również utalentowany muzycznie, gra m.in. na pianinie, gitarze, perkusji, harmonijce i saksofonie. 9 maja 2011 roku miała miejsce premiera solowego bluesowego albumu Let Them Talk, który zawiera 15 utworów. Drugi album aktora, zatytułowany Did It In Train, ukazał się 6 maja 2013 roku. W ramach trasy koncertowej promującej ten album, Hugh Laurie odwiedził także Polskę. 6 czerwca 2013 roku odbył się jego koncert w warszawskiej sali kongresowej. W 2014 roku artysta odwiedził ponownie Polskę, tym razem dając 3 koncerty w Poznaniu oraz w Szczecinie. Steven Seagal, amerykański aktor kina akcji, muzyk i policjant. Zna dalekowschodnie sztuki walki, aikido, judo, karate, kendo i kung fu. Seagal podjął także działalność muzyczną. Nagrał 2 albumy Songs from the Crystal Cave i Moho Priest. W 2006 roku wraz ze swoim zespołem Thunderbox wystąpił w Ameryce i Europie. 10 sierpnia 2014 roku zagrał koncert dla prorosyjskich separatystów na Krymie. Nie wykluczył ubiegania się o rosyjskie obywatelstwo. Współpracował z wieloma muzykami, takimi jak James Burton, Vince Gill, Leon Russell, Taj Mahal, Richie Sambora czy Delbert McClinton. 3 listopada 2016 roku prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret przyznający Seagalowi obywatelstwo rosyjskie. Ten punkt zostawiam dla Was. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie jakieś sławy, które również zaczęły tworzyć muzykę. Co powinno znaleźć się na pierwszym miejscu? Wrzućcie linki, czy po prostu opiszcie danych wykonawców. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, gdyż to niezwykle zwiększa pozycjonowanie kanału. Ponadto zaglądajcie koniecznie na kanał Światowa Historia, gdzie tak 2 razy w tygodniu staram się dodawać nowe filmy. Ostatnio na przykład zdublowałem jeden odcinek z dyszki, ale pojawi się pełnometrażowy film dotyczący II wojny światowej, który był swego czasu dostępny na inwigilatorze. Niestety YouTube stwierdził, że film ten nie może tam się znajdować. Nie wiem czemu. Zapewne chodzi o prawa autorskie i ten film zedytowałem tak, aby mógł swobodnie pojawić się w internecie. Ponadto zajrzyjcie na kanał Inwigilator, gdzie ruszył serial animowany Inwigilator 2030 dotyczący swego rodzaju polskiej polityki. Ogólnie fabuła skupia się na apokalipsie zombie wywołanej przez brak szczepionek, jednakże w rzeczywistości jest to satyra na polską politykę. Mam nadzieję, że ogólnie koncept Wam pasuje i kiedy film ten osiągnie 5000 wyświetleń, ruszę z kolejnym odcinkiem. Ponadto znajduje się tam krótka animacja dotycząca Che Guevary, która na pewno Wam się spodoba, bo ogólnie odzew jest bardzo pozytywny.
Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. Czekam na wasze propozycje kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!